gronie znajomych, jak widać, dość spore. Wszystkich zainteresowanych przerabianiem samochodów, szeroko pojętym. Raz w roku jest taka okazja, żeby się spotkać ze starymi znajomymi, wypić drinka, pogadać, odpocząć po prostu w fajnym, ciekawym miejscu, z fajnym widokiem, z fajnymi samochodami w tle. Generalnie uczestników z całej Polski, w tym roku z Polski najdalej samochód przyjechał bodajże z Suwałk lub z Białegostoku. To mają prawie 800 km w jedną stronę. Mieliśmy fotografów z Węgier, mieliśmy 40 ponad samochodów z Czech, które przyjechały też się z nami spotkać. Mieliśmy Słowaków, być może jeszcze jakieś inne kraje nas odwiedziły, o których sam nie wiem, ale jednak ta impreza, jakby rozgłos tej imprezy już jest na tyle duży, że zaczyna się robić, można powiedzieć, międzynarodowa. Są kryteria spotkania. Staramy się, żeby zebrać tutaj jak najlepsze, jak najciekawsze samochody. Dlatego jest proces rejestracji tych samochodów. Selekcjonujemy auta. W tym roku mieliśmy ponad 400 zgłoszeń. Z tego wybraliśmy 180 najlepszych samochodów i te samochody się tutaj na górze mogły wystawić. Tak, mamy cały obiekt jakby zarezerwowany pod siebie. Nocujemy tutaj od piątku do niedzieli. Wszyscy uczestnicy zresztą korzystają też z noclegów tutaj ościennych. No, jest już na tyle chętnych osób, że można powiedzieć, wszyscy dookoła są zarobieni przez to. Nie nastawiamy się raczej na konkurencję. Formuła tego wydarzenia jest raczej typowo chilloutowa, czyli ci ludzie mają wypocząć. Nie mamy ciśnienia na żadne czasowe konkurencje. Nie próbujemy jakby na siłę zorganizować tego czasu ludziom. Na tyle to fajnie wychodzi, na tyle fajnych uczestników mamy, że wszyscy po prostu przez te 3 dni sami ten czas zagospodarują sobie. Jedyne co robimy, to przedstawiamy samochody uczestników, oczywiście chętnych. I jest zabawa, pokaz jakby tańca samochodów na zawieszeniu pneumatycznym. Do rytmu muzyki tańczą te samochody i to się dzieje w sobotę, bo jakby sobota jest głównym dniem. Zapraszamy wszystkie marki pojazdów, wszystkie roczniki, są tu jakieś youngtimery, są nowe samochody roczne, tegoroczne auta, są sportowe, są limuzyny, no wszystko, każdy znajdzie coś dla siebie. Podstawą jest, ten samochód musi być przerobiony i musi mieć ciekawe modyfikacje. W przyszłym roku widzimy się znowu, mam nadzieję, że przynajmniej z taką samą skalą jak w tym roku. No i zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Złotego Grania i naszego eventu.